Koszykarze Ruben Gim Basketu Wrocław ostatnio przełamali złą pasę i wygrali przed własną publicznością z Sudetami Jelenia Góra. Teraz zawodnicy Roberta Kościuka chcą pójść za ciosem i pokonać u siebie zespół basketu Nysa. Ale nie będzie to łatwe zadanie. Jutro przyjdzie nam grać z bardzo mocnym przeciwnikiem, no można powiedzieć zbilansowanym, ponieważ mają graczy i podkoszowych, i obwodowych, i graczy doświadczonych bardziej, doświadczonych mniej, także tak na dobrą sprawę musimy być przygotowani na grę każdego z tych graczy i na grę całego zespołu. Najważniejsza będzie dobra obrona. Między innymi w tym meczu z Nysą bardzo istotne będzie zatrzymanie graczy obwodowych, rzucających za 3 punkty, ale nie tylko, bo potrafią penetrować i grać, próbować przedstawiać się w strefę podkoszową. Trener liczy, że zwycięstwo nad Sudetami Jelenia Góra jest początkiem dobrej serii. Wierzę w to, że zaprezentujemy się bardzo dobrze już w najbliższym spotkaniu i wierzę w to, że będzie to początek naszych zwycięstw, a tak jak mówiłem już jakiś czas temu, że naszym celem są play-offy, jest 6. miejsce i do tego będziemy dążyć. Przed ekipą Ruben Gim Basketu teraz bardzo wyczerpujący czas. To będzie to pierwszy taki okres w tym sezonie, gdzie tych meczów nam się trochę nawarstwiło, ale myślę, że będzie to z korzyścią dla nas i dla ostatecznego rezultatu. Mecz odbędzie się w piątek o godzinie 20 w hali sportów walki AWF.